Jeżeli chcecie być na bieżąco z grą Cyberpunk, to zapraszam was wszystkich, moi drodzy, na streamy. Link znajdziecie tutaj na górze. My właśnie jesteśmy już live, no i zapraszam was do takiej mojej mini recenzji po jednym dniu pogrania właśnie w tą oto produkcję. Dzień dobry, moi drodzy, jesteśmy po pierwszym dniu premiery Cyberpunka. Przegrałem 10 godzin w tą gierkę, no i witam was na dzisiejszym podsumowaniu wczorajszego dnia z Cyberpunkiem. Nie zastanawiacie się, czym jest tak naprawdę Cyberpunk? Cyberpunk, moi drodzy, jest to połączenie gierek takich jak Wiedźmin, Batman, Watch Dogs, GTA i, moi drodzy, Deus Ex. Jak ktoś grał w Deus Exa i Wiedźmina, to na pewno się bardzo dobrze będzie czuł w świecie Cyberpunka. Moi drodzy, grając w Cyberpunka, ja bardzo dużą uwagę zwracam właśnie na polski dubbing, który jest idealny w tej grze i niczego mu nie brakuje, co jest mega fajną opcją. I tak samo mieliśmy w Wiedźminie ten idealny dubbing, no i teraz mamy właśnie w Cyberpunku. CD Projekt Red wie, jak właśnie robić polski dubbing w grach, który brzmi idealnie, dobrze są dobrani aktorzy i jest to naprawdę fajna opcja. Ale też, moi drodzy, z drugiej strony zwróciłem uwagę na bugi, które występują w grze i których nie da się nie zauważyć. Ogólnie teraz będzie mały spoiler, jeżeli nie chcecie sobie spoilerować gierki, no to oczywiście możecie przewinąć film. Chodzi o buga na przykład w misji, w której byliśmy w pewnym pomieszczeniu z Jackiem. No i jak za szybko opuściliśmy budynek, to Jackie zostawał w środku budynku i musieliśmy tą misję powtarzać, ponieważ później do tego budynku nas nie wpuszczali i Jackie właśnie został zablokowany między innymi NPC-tami, no i nie mogliśmy ukończyć pewnej sekwencji w grze, przez co musieliśmy właśnie to powtarzać. I takie błędy zdarzają się dosyć często, jest to mega irytujące. No i ludzie właśnie z tym bym tak troszkę tutaj poczekał, jeżeli chodzi o Cyberpunka. Jeżeli nie śpieszy wam się, że go przejść szybko, że go przejść zaraz po premierze i chcecie ominąć tego typu błędy, to poczekajcie troszkę, aż wyjdą update'y usprawniające troszkę tą grę. Ponieważ teraz ludzie, no, spotykamy lewitujące postacie, postacie przechodzące przez szafki, czy też samochody obracające się w dziwny sposób. Sztuczna inteligencja na ulicy też nie najlepiej działa, jeżeli chodzi o postacie poruszające się po mieście. Jest dużo tych postaci, jest ruch duży na mieście, czuć, że to miasto żyje, że te Night City jest, ludzie, można powiedzieć, że opanowane bardzo, bardzo przez ludzkość. Widać, że tam się rzeczy dużo dzieje, są jakieś napady, są jakieś rabunki, są jakieś zadymy na ulicach, są jakieś wysadzane pojazdów też możemy spotkać. No ale, moi drodzy, też właśnie mamy przenikające postacie, czy też często efekt T-pose'a postaci, która nam się w grze pojawia, co czasami denerwuje, no ale tak to już czasami bywa. Gra jest świeżo po premierze, w grze mamy bardzo dużo różnych mechanik, bardzo duży otwarty świat, przez co mogliśmy się spodziewać tych bugów. W Wiedźminie mieliśmy bardzo wiele bugów, które zostały naprawione przez te kilka lat różnymi update'ami i to samo będziemy mieli pewnie w Cyberpunku, więc na pełną prawną jakby grę, która już będzie naprawiona, można powiedzieć, że może w 100%, musimy jeszcze chwilę poczekać, ale według mnie Wiedźmin jest, według mnie Cyberpunk jest, moi drodzy, naprawdę bardzo dobrą grą i każdemu mogę ją z góry polecić. Cyberpunk nie jest grą, w której będziecie cały czas nadupczać się broniami. Tutaj bardziej postawili twórcy na fabułę tej gry. W grę się gra bardziej, jakbyście oglądali film jakiś, niż grali w jakiegoś FPS-a. Co jest mega fajne, jeżeli zależy wam na wątkach fabularnych, jeżeli lubicie się wczuć w grę, jeżeli lubicie jakby wiedzieć, co się dzieje dokładnie w grze i wczuć się mocniej w bohatera. Jeżeli chodzi o system prowadzenia pojazdów w Cyberpunku, nie jest najgorzej, ludzie, ale też nie jest całkiem idealnie. Sami nie czujemy do końca tej prędkości, jeżeli sypiemy te 180 przez miasto, samochody się delikatnie nam ślizgają, ale jak na miarę RPG-a, bo Cyberpunk, jakby nie patrzeć, nie jest samochodówką, gra się całkiem nieźle. Jeżeli będzie taki system jazdy w wyścigach, dajmy na to, jak multiplayer by był wprowadzony w Cyberpunku i byłyby tam jakieś wyścigi, mogłoby to być trochę problematyczne, ale jeżeli chodzi o takie zwykłe granie w grę fabularną, w grę RPG, to jest całkiem okej.
i nie ma co za bardzo na to narzekać. W grze możemy spotkać takie osobistości jak Keanu Reeves, który nam całą grę, można powiedzieć, towarzyszy. Nie wiem, jak będzie później, ja jestem dopiero, przypominam, po 10 godzinach gry. Czy też, moi drodzy, japońskiego projektanta gier Hideo Kojimy, odpowiedzialnego za takie tytuły Death Stranding, czy też Metal Gear Solid. Mega fajny smaczek w tej grze i wielki plus za to dla CD Projektu. System walki czy system strzelania w Cyberpunku przypomina mi bardzo ten znany nam z gry Borderlands. Jeżeli oczekujecie tego, że zabijecie jednym strzałem przeciwnika w głowę, no to niestety się tutaj tym zawiedziecie. Trzeba naprawdę dobre serie pakować gościom w bańkę, żeby ich położyć, no ale w dalszym stopniu musimy patrzeć na to, że to nie jest FPS, tylko to jest, moi drodzy, RPG, więc takie rzeczy muszą się w tej grze pojawiać, bo dziwne by to było, gdybyśmy wszystkich, można powiedzieć, headshotami ściągali z nóg. Ale powiem wam, że jest całkiem dobrze, całkiem przyjemnie się tutaj strzela, całkiem fajnie się bije z katany, czy również z kij baseballowych, więc tutaj możemy śmiało dać za to dychę. Podsumowując moją 10-godzinną grę w Cyberpunka, mogę powiedzieć, że jest całkiem dobrze. CD Projekt odrobili swoją pracę domową prawie że wzorowo, jednak dychy tej grze bym nie dał. Co do mojej postaci na stan dzisiejszy, moi drodzy, mam aktualnie 13 poziom, 16 poziom reputacji, tak się mniej więcej ona prezentuje. Mamy nasze statystyki, to 140 pancerza, 247 zdrowia, 118 wytrzymałości. Jeżeli chodzi o wszczepy, mamy tutaj wszczep do oczu, które ma modyfikację wykrywać zagrożenia, automatycznie podświetla przeciwników, którzy cię zauważyli. Mamy również system operacyjny, który tutaj jest, moi drodzy, Miltech Paraline, nic tutaj za bardzo nie zmieniałem. Dostajemy to na starcie, ujawnianie interfejsów, jak i również mamy restart optyki w kamerkach. Co do modyfikacji na rękach, mamy tutaj, nie mamy tutaj żadnego wszczepu jeszcze zamontowanego, jakie wszczepy muszę sobie pomontować, ale te rzeczy będziemy robić na dzisiejszym live'ie. Co do craftingu, nie bawiłem się w ogóle jeszcze w crafting w tej grze, moi drodzy, i będę to musiał zrobić. Dzisiaj powykonujemy sobie misje poboczne, więc troszeczkę tutaj sobie w to pójdziemy. Jeżeli chodzi o dziennik zadań, troszeczkę żeśmy tutaj pograli, patrzcie, ile mamy misji pobocznych. Zadania poboczne będę chciał dzisiaj sobie porobić, mamy tutaj dużo kontraktów, mamy też dużo misji skończonych. Jeżeli chodzi o punkty i atrybuty postaci, mamy dwa dostępne jeszcze atuty do rozdania, jak i również jeden punkt atrybutów. Drzewko rozwoju postaci w tej grze jest naprawdę, ludzie, potężne i naprawdę fajnie rozwinięte, gdzie tutaj możemy troszkę poszaleć i daje tutaj grubą dyszkę CD Projektowi za to, co w tym momencie tutaj zrobili. Dlatego moja ocena tutaj mocno wzrośnie, jeżeli chodzi o całokształt gry. Ekwipunek, moi drodzy, ekwipunek przypomina mocno ten ekwipunek z Wiedźmina. Tutaj wiele rzeczy już posprzedawałem i mamy przygotowane tutaj jakieś różne kurteczki, jakieś spodnie. Ja tutaj mam czysto na razie w tym ekwipunkowa, czyli mamy modyfikacje do spodni, resisti, redukuje obrażenia od negatywnych efektów, ale modyfikacje na spodniach chyba za bardzo nie widać, aż muszę zobaczyć. No i co do tego, mamy tutaj specjalne jeszcze kostiumów żadnych też nie mam, bo wszystko posprzedawałem, ponieważ były mi potrzebne w tej grze pieniążki. Jeżeli chodzi o mapę, mapa jest naprawdę tutaj ogromna, mamy tutaj dużo znaczników, dużo jakichś pierdół, które trzeba będzie sobie poogarniać, mamy jakieś różne sklepy, znajdźki, zgłoszenia, podejrzania przestępczości, miasto jest naprawdę bardzo duże i dzisiaj się tymi wszystkimi rzeczami będziemy właśnie zajmować nas streamie, więc moi drodzy, chciałbym was wszystkich zaprosić na streamka, który właśnie się zaczął i już, moi drodzy, leci, tutaj macie link gdzieś do streama i tam sobie będziemy w tego Cyberpunka kontynuować. Jeżeli wam się dzisiejszy materiał, dzisiejsze podsumowanie podobało, no to oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, żeby być na bieżąco i napiszcie w komentarzach, co sądzicie właśnie o Cyberpunku i mojej opinii na temat tej gry. Liczę też na wasze opinie, no i życzę, moi drodzy, wam wszystkim miłego dnia. Widzimy się w Night City. Pozdro!